Witamy od razu na drugiej części konferencji prasowej. Ze mną trener drużyny gości, pan Michał Probierz. Trenerze, najpierw poproszę o ocenę tego spotkania. Dobry wieczór. Pierwsze, to nowi zawodnicy bardzo szybko się przekonali, jak wygląda polska liga i mecze sparingowe to jedno, a wejście na meczu na Legii pokazało od razu, że gdzieś tam pierwszy stres, drugi trochę z samej takiej nerwowości w wyprowadzaniu piłki i przegrywaliśmy 2-0. No, praktycznie sprezentowaliśmy Legii początek, no, zrobiliśmy wszystko, żeby ich odbudować. Dla nas było to bardzo ciężko później wrócić do grania. Kluczową taką dla nas sytuacją było, że gdy Karol Matkiewicz nie wykorzystał sytuacji, którą Czernych mu dogrywał i tu mogliśmy wrócić jeszcze do meczu, żeby później gdzieś tam próbować odrobić te straty. W drugiej połowie próbowaliśmy za wszelką cenę gdzieś tam zdobyć tą bramkę, ale straciliśmy trzecią bramkę tak samo w bardzo prosty sposób i w tym momencie wiadomo już było, że jest po zawodach już Legia za doświadczonym zespołem, za dobrym, który nam pokazał po prostu jeszcze mankamenty, jakie mamy, nad czym musimy pracować i na dzisiaj no, po prostu jesteśmy słabsi i przegraliśmy to spotkanie zasłużenie. Marcin, pytanie? Ja mam to może tutaj pan najpierw odmienia. Jerzy Kułakowski, Radio Białystok. Trenerze, tak obserwowałem pana z góry cały czas. Jakby nie było w panu tych emocji, takich jak zwykle, kiedy tracimy jedną bramkę, drugą, czy to wynikało może z tego, że wiedział pan, że dziś na tej Legii z tą Legią nic nie ugramy, że po prostu szkoda nerwów. No po 20 minutach akurat ja też pierwsze to może trochę inaczej, no też już trochę się zmieniam, bo starszy już jestem z roku na rok i wydaje mi się, że te emocje czasami jak tak z boku patrzyłem zawsze, to zawsze mówię, że czasami się człowiek zachowuje jak pajac i to nie zawsze jest odpowiednie. Ale jeżeli chodzi o samo, no po 20 minutach praktycznie no sami przegrywaliśmy, oddaliśmy pole, to co powiedział wcześniejsze bramki nieuznane, które były, tak, jeszcze były sytuacje i po prostu to wszystko, co planowaliśmy, w jaki sposób chcieliśmy grać, co robiliśmy na obozie, od razu pokazało, że jednak ten stres, który towarzyszył tym zawodnikom, bo weszli tutaj, mimo że tam grali gdzieś tam tak w Brazylii Guti, który przy większej publiczności, a Szirok na Słowenii, gdzieś widać, że jednak ta nerwowość w nich była i na pewno ciężko się wchodzi do meczu w Legii, ale dostaliśmy lekcję pokory, a człowiek właśnie z takich lekcji musi wyciągać najwięcej, bo to jest istotne, że przeanalizujemy ten mecz na pewno i w piątek zrobimy wszystko, żeby po prostu wyglądał to, jeżeli chodzi o grę defensywną, zupełnie inny zespół, a w ofensywie jak się jest w meczu, to łatwiej zdobyć tę sytuację, a gdzieś tam my po prostu też nie wykorzystaliśmy tych swoich sytuacji, które mogliśmy jeszcze spróbować przynajmniej wrócić do grania. Uzupełnię tylko, bo dwa razy w wypowiedzi zwrócił pan uwagę na nowych zawodników. Czy to oznacza, że to oni w największym stopniu zawalili? No w początkowej fazie no nie ma co ukrywać. No też nie chcę z nich robić kozłów ofiarnych, bo gdzieś tam no te założenia, które mieliśmy, jeżeli chodzi o drugą linię, to też widać, że po prostu nie potrafiliśmy sobie poradzić z tym pressingiem na początku, w szczególności Legii, że nie tak mieliśmy grać, mieliśmy elementy przenoszone na grę, no nie zrobiliśmy tego, a ci zawodnicy po prostu gdzieś tam mieli współudział przy dwóch bramkach. No i to widać od razu, że później dopiero gdzieś tam weszli w mecz i zdecydowanie to łatwiej wyglądało, bo już po drugiej bramce później był zdecydowanie wyróżniającym zawodnikiem, już potrafił się dobrze zachować, ale za proste błędy popełniliśmy. No tak trzecią bramkę, jak się traci w taki sposób, no to jest trudno to później w jakikolwiek sposób wrócić do meczu. Marcin Szymczyk, jeszcze chciałem tylko zadać pytanie. Panie trenerze, czy poza tym pressingiem Legia czymś zaskoczyła Jagiellonię dzisiaj i co pan zrobi z tymi szpiegami, bo chyba nie zdali egzaminu są zespół wyniku? No to zawsze, no Szydera to jest najlepsze, co u nas zawsze wychodzi, to jest takie, wie pan, no, można dużo na ten temat mówić, no jak mielibyśmy podobne budżety, to moglibyśmy je realizować, no my mamy taki budżet, że tak jak to powiedział trener Czesów, on się w przedszkole nie bawi, a my się mimo wszystko bawimy, bo my tych piłkarzy szkolimy. I widać, że dzisiaj po prostu tym przedszkolem mentalnie też przegraliśmy, bo to nie ma co ukrywać, bo Karol Mackiewicz nie był też sobą, Przemek Frankowski nie był sobą i tutaj też graliśmy, a jeżeli chodzi o to, co pan mówi o pressing, no to wiedzieliśmy, że cały trenowaliśmy ostatni okres z tego, żeby wychodzić z tego odpowiednio, żeby to zrobić, ale chyba w teorii jest jedno, praktyka jest druga, a robimy wszystko i pracujemy najlepiej jak potrafimy, a pewne rzeczy ja nie jestem też w stanie nagle zmienić i musimy tu po prostu to wykorzystywać, czekają nas dalej ciężkie mecze, ale chcemy walczyć o tą sępkę i zrobić wszystko, żeby tam być. Tak. Dobry wieczór. Robert Włoński, Przegląd Sportowy. Łączyć. O, chyba teraz. Spokojnie, słychać. Słyszę. Tak. Proszę. Ja mam dwa pytania, bo dwa ostatnie mecze tutaj Jagiellonii przy Łazienkowskim, no to była i takie emocje i ta Jagiellonia
bardzo dobrze grała w piłkę. Wygrała 3-1 rok temu też na inaugurację rundy i później no, straciła gola w ostatniej sekundzie tak z tego karnego. Dlaczego dzisiaj była taka różnica między jednym a drugim zespołem? I drugie pytanie, no, nawiązanie do poprzedniej konferencji prasowej. Czy dzisiaj też jakieś krople na uspokojenie po tym 0-4 się przydadzą? Nie, no dzisiaj to bardziej, no, wydaje mi się, że to odpowiem najpierw na te drugie, że to trzeba przeanalizować po prostu, bo na gorąco, no teraz jeżeli z ławki się czuje, że po 20 minutach gdzieś ci zawodnicy nie chcą grać w piłkę, że widać było, że po prostu ta presja, otoczka tego wszystkiego, jaka tutaj była, że złapali nas od razu za gardło i po prostu nas na początku już grubo podgryźli. I tu staliśmy się na to, że tamten zespół wyglądał zupełnie inaczej, to jest, bo to były zupełnie inne zespoły. No nie można porównywać, jeżeli wielu tych zawodników gra dzisiaj, no, Pazdan, który gra w Legii, tak, Gajos, który gra w Lechu, a tych zawodników trzeba kształtować. No, nie ma cudotwórców w polskiej generalnie w piłce nie ma cudotwórców. Jakby to było takie proste, to by się wprowadzały juniorów. Pokazały nam to mecze, które były w Turcji, że jak wprowadzaliśmy już juniorów, to przegrywaliśmy te mecze i to gdzieś tam też widać jako zespół, też w wielu tych momentach takie umiejętnościami przegraliśmy dzisiaj, to nie ma co ukrywać. Dziękujemy. A jeszcze jedno pytanie. Może podamy drugi mikrofon. O, już działa. Maciek Stolarczyk z Onetu. Panie trenerze, czy po tym, co dzisiaj zobaczyliśmy, uważa pan, że Legia jest faworytem do zdobycia tytułu Mistrzów Polski? Ja mam po jednym meczu, to bardzo trudno wyrokować. Kiedyś taki sezon, to jest druga runda, ale kiedyś był taki sezon, że chyba Zagłębie lubi w pierwszej kolejce wygrał 5-0, a później spadł z ligi. Także to jest bardzo trudno po jednym spotkaniu. Dzisiaj trafili na zespół, który tak my podarowaliśmy w początkowej fazie meczu. Po prostu daliśmy pole, daliśmy zdobyć z 4 bramek, 3 podarowaliśmy i to nie ma. Dzisiaj nie są wśród dla nas z Walentynki, a Święty Mikołaj po prostu przyszedł od pierwszego. To już chyba wszystko. Dziękujemy. Dziękujemy.